18 minut po godzinie 13. Dziś gościem Radia Katowice jest w naszej godzinie z pasją Tomasz Drozdak. Dzień dobry. Perkusista, perkusjonalista, członek kilku projektów i zespołów muzycznych, animator społeczno-kulturalny, trener, pedagog i wykwalifikowany anglista, lider społeczny. Lista jest długa, można by ją jeszcze rozwijać. Czyli człowiek, któremu coś w duszy gra. A gra nie byle co. Gra wiele rzeczy, muzyka również, ale ogólnie tak myślę, że gra we mnie pasja do robienia rzeczy nowych, rzeczy, których nie znam, i pasja do robienia rzeczy, których kiedyś się bałem. Czyli ale też rzeczy dziwnych. Rzeczy dziwnych, tak, nietypowych. Jakby bardzo lubię coś, co jest nowe, zawsze. Nie lubię zatrzymywać się, jeśli coś już poznałem, to nie lubię zatrzymywać się tylko na tym. Lubię poznawać kolejne rzeczy. Oczywiście głównie to się w tym momencie przejawia w działaniach muzycznych, ale nie tylko. Ja może posłużę się takim nagłówkiem prasowym. Gra między innymi na butlach gazowych i czajniku. Mieszka w Nikiszowcu. Tomasz Drozdak właśnie planuje wydać nową płytę, o czym jeszcze powiemy. Powiemy także, że współproducentem może zostać każdy, w jaki sposób też to wyjaśnimy. Natomiast ja bym proponował, byśmy zaczęli od początku. To nam się tak ułoży jakby wszystko w całość i każdy będzie wiedział, z kim mamy do czynienia tak naprawdę. Tomasz Drozdak, kiedy czytałem, jakie były twoje początki, to w zasadzie były tradycyjne, bo jak na osobę, która interesuje się muzyką, przystało. Najpierw ogniska, lekcje gry na pianinie, fortepianie, szkoła muzyczna i tak dalej, i tak dalej. Tak czyli, standard. Standard. Szkoła muzyczna w Radomsku, bo pochodzę z Radomska, a właściwie to się zaczęło od takie pierwsze moje wspomnienie muzyczne, to jest zajęcie drugiego miejsca, to pamiętam, drugiego miejsca na konkursie piosenki przedszkolaka właśnie w szkole muzycznej. Nie pamiętam, co śpiewałem, ale pamiętam, że taką dużą ciężarówkę dostałem w nagrodę i się bardzo cieszyłem i chyba mnie to już wtedy trochę zmotywowało. Później śpiewałem mamie bardzo dużo piosenek i mama kiedyś pytała, no to jak tak śpiewasz, to może pójdziesz do szkoły muzycznej. No i poszedłem do szkoły muzycznej na fortepian. No później się okazało, że trochę mi nie idzie już jednak to ćwiczenie. Nie mogłem się ogarnąć, że to trzeba godzinami ćwiczyć, ale dzięki moim rodzicom tą szkołę muzyczną skończyłem. No i okazało się, że ta przygoda muzyczna nie przerwała się od tamtego momentu ani na chwilę. No tak, ale to, o czym mówimy, jest takie konwencjonalne, a później zaczęło się coś niezwykłego. Jak taka pasja, zainteresowanie, zamiłowanie do instrumentów etnicznych? Po drodze, jeszcze powiem tylko od fortepianu, po drodze była bardzo amatorsko na chwilę gitara. Był też syntezator, bo to były lata złote, lata 90. Byłem kiedyś fanem, znaczy nadal tam czasem jeszcze do tego wracam, instrumentalisty Jeana Michela Jarre'a, więc jako dziecko koniecznie musiałem mieć syntezator. W wieku 16 lat usiadłem pierwszy raz za perkusją. No i właściwie później jest długi okres, około 10-letni, gdzie była tylko perkusja. Tylko i wyłącznie perkusja, cały czas perkusja. Przez chwilę znowu gitara elektryczna i później nagle zobaczyłem, że potrzebuję czegoś więcej. Pierwszy krok to było kupienie kilku perkusjonaliów właśnie, afrykański bęben dżembe, jakieś grzechotki. No i kilka lat później okazało się, że wraca do mnie ta chęć zajęcia się melodią. Kiedyś grałem na fortepianie, prawda, więc te kwestie harmonii i melodii do mnie wracały i stwierdziłem, że rytm to za mało. No i zacząłem się zastanawiać, co mogę zrobić. Nie wiem, skąd się to wzięło. Pierwsza moja myśl była, znajdź sobie jakiś dziwny instrument, który jest rzadki. I pierwsze było ukulele. I teraz się okazuje, że ukulele już jest bardzo znanym instrumentem. W momencie, kiedy ja je kupowałem, musiałem je sprowadzać z Anglii, bo jeszcze w Polsce było ciężko je dostać. I w tym samym czasie zamówiłem lirę korbową. Instrument, który jest jednym z piękniejszych instrumentów, jeśli chodzi o brzmienie, w mojej kolekcji. Zacząłem to badać, okazało się, że instrument, który wydaje mi się strasznie egzotyczny, jest polskim instrumentem ludowym również. No i tak mówiąc krótko, wszedłem w ten świat muzyki folkowej, ludowej, etnicznej, zacząłem się tym interesować, no i dalej to już ruszyło jak lawina. Ale to jest troszkę dziwne, bo we współczesnym świecie to się korzysta już w pełni z elektroniki, prawda? Dlatego w mojej lirze korbowej mam przystawkę elektroniczną, żeby mógł ją dobrze nagłośnić. To rozumiem. To wszystko wyjaśnione. Na to pytanie, dlaczego zainteresowałeś się tego rodzaju instrumentami i który był pierwszy, odpowiedziałeś już na to pytanie, ale jeszcze posługując się fragmentem wywiadu, powiedziałeś, że to zamiłowanie wynika z fascynacji najbardziej podstawowymi, a także prymitywnymi odruchami człowieka. Tak, prymitywnymi ruchami człowieka, odruchami człowieka tam chyba było dokładnie dodane w kwestii twórczości, nie wiem, być może ktoś popychającymi go do tworzenia muzyki, tak, i sztuki ogólnie. Tak, tak. Ogólnie to jest tak, że ja wywodzę się, jeśli już biorąc pod uwagę moje granie, wywodzę się ze stylistyki rockowej, która później przerodziła się w stylistykę metalową. Później kolejny krok to było przejście do muzyki klasycznej. To jest
tylko że to chodzi o to, że to nie było zamknięcie jednego działu i wejście w drugi, tylko to było otwieranie kolejnych, które się kontynuowały. Czyli na przykład był taki moment, że jednocześnie grałem w zespole grającym ciężką muzykę metalową na perkusji, a z drugiej strony śpiewałem utwory Mozarta i współczesną muzykę sakralną z orkiestrą symfoniczną i z chórem, wykonując tam podczas tras koncertowych. I tak naprawdę za każdym razem, kiedy gdzieś tam głębiej zaczynałem w to wchodzić, to zauważyłem, że zawsze gdzieś korzenie tego wszystkiego są po prostu w tych pierwszych odruchach człowieka do tego, żeby stworzyć rytm, a później jakiś dźwięk. Nie będę tu jakiejś filozofii teraz rozpoczynał, ale naprawdę tak to czuję, że po prostu chodzi o to, że żeby dobrze zrozumieć muzykę, gdzieś tam trzeba się zastanowić, skąd ona się wzięła. Ona się wzięła stąd, że kiedyś jakiś nie do końca jeszcze dobrze rozgarnięty człowiek kijem uderzył w kłodę i ona wydała dźwięk. Tak to troszkę żartobliwie ujmując. I to mnie po prostu kręci, tak już mówiąc kolokwialnie, nie? Że szukanie tego, skąd się to w człowieku wzięło. I teraz dalej bardzo mnie interesuje połączenie tego. Czyli na przykład zrobienie utworu, w którym wykorzystuję drumlę, która jest szacowana na szacowany jej wiek to 8000 lat, na przykład ze współczesnym instrumentem elektronicznym wyprodukowanym w tym roku dokładnie. Nie? I chodzi mi o to takie... O to zestawienie, tak? Że coś bardzo starego, pochodzącego w zasadzie wiadomo z jakiego zakątka świata, ale właśnie... Czasem nawet nie, ale ta myśl, ta świadomość, że to jest bardzo stare i należało do kogoś wiele lat temu i teraz można wykorzystać to albo jeszcze dołożyć nowoczesnych dźwięków do tego i sprawdzić, jaki jest tego wynik. Rozumiem. I na tym polega ta pasja. Tak. Znaczy to motywy do tej pasji są naprawdę, jest wiele płaszczyzn, nie? I to jest jedna z nich, jak tak za każdym razem, jak mi ktoś zadaje to pytanie, to znajduję w sobie coś jeszcze, jakąś kolejną nową cząstkę, dlaczego to robię, nie? I tak w skrócie naprawdę nie da się na to odpowiedzieć. Jakie instrumenty Tomasz Drozdek ma u siebie w domu w tej chwili? W tej chwili jest tak tradycyjnie. Jest pianino, wprawdzie elektroniczne, ale jest pianino. Jest hiszpański cajon, instrument perkusyjny. Jest afgański rubab. Jest indyjskie harmonium. Są różnego rodzaju bębny. Jest turecka baglama. Jest perski santur, czyli rodzaj cymbałów, który mamy również w naszej muzyce ludowej. Są kalimby, są drumle, lira korbowa, instrumenty smyczkowe i różnego rodzaju instrumenty strunowe, szarpane, instrumenty elektroniczne, perkusyjne, melodyczne, elektroniczne i tak dalej, i tak dalej. I ten człowiek w taki sposób pozytywnie zakręcony, proszę sobie wyobrazić, że gra również ze Statrem Mumio. Tak. Kto by się spodziewał? Znaczy dokładnie rzecz biorąc pracuję, jestem w zespole, w poszerzonym składzie przygotowującym nowy spektakl, czyli w tym momencie, żeby uczciwie to wszystko określić, nie występuję jeszcze z Mumio, będę występował w nowym spektaklu, ale to bardzo ważna informacja, że Mumio tworzy nowy spektakl, bo wielu fanów troszkę już straciło nadzieję i ja potwierdzam tutaj, że to się dzieje. Zupełnie inny rodzaj sztuki, prawda? Tak, zupełnie inny rodzaj sztuki, aczkolwiek mogę zdradzić, że właśnie w Mumio, w nowym spektaklu będzie sporo dźwięków z mojej kolekcji. Tam wraz z Jarkiem Januszewiczem będziemy odpowiedzialni za muzykę. Ta muzyka powoli sobie powstaje i sporo tych takich dźwięków właśnie etnicznych, dziwacznych się pojawi, co myślę bardzo pasuje do Mumio, którego zresztą jestem fanem od wielu, wielu lat. I jesteś także perkusistą zespołu Makabunda. Tak, jest też zespół Makabunda, założony przez Wojciecha Turbiarza, znanego również w środowisku reggowym jako Broda. Lider dla mnie, ikony polskiego reggae, jednego z zespołów, który najdłużej działa na scenie reggae, czyli zespołu Habakuk, a Broda założył zespół Makabunda, realizując swoją z kolei pasję, swoje zainteresowanie muzyką przedwojenną, czyli muzyka dwudziestolecia międzywojennego, polskie szlagiery z Warszawy i Lwowa. I też tam... Nie tak dawno byliście gośćmi Radia Katowice w programie Bartka Gruchlika, pewnie niektórzy z Państwa pamiętają. My teraz zrobimy sobie maleńką przerwę, a Państwo przygotują się do wysłuchania kolejnej rozmowy, ale też wyjątkowej, bo Tomasz przyniósł ze sobą kilka instrumentów, no wszystkich nie mógł z wiadomych powodów, ale te najmniejsze i najdziwniejsze to są z nami. Co tam jest na tym stole? Dzisiaj tu na stole leży właśnie wspomniana butla gazowa, tylko przerobiona na instrument, jest afrykańska kalimba, są drumle, są takie góralskie polskie dzwoneczki, jest okaryna i jest flet nosowy. Bardzo intrygująca nazwa. Mogę też zaprezentować za chwilkę, jak brzmi flet nosowy. I jeszcze jest podróżne didgeridoo. To będziemy testować. Już za kilka minut bądźcie Państwo z nami koniecznie. Śląska Fala na weekend.
A ja przypomnę Państwu, że gościem Radia Katowice jest dziś w naszej godzinie z pasją Tomasz Drozdak, perkusista, perkusjonalista, członek kilku projektów, jak wspominałem, animator społeczny i kulturalny, trener, pedagog, anglista, lider społeczny i tak jak mówiliśmy na początku, listę można jeszcze wydłużać, ale żebyśmy wszystko zapamiętali, to może tego robić nie będziemy. O tych najważniejszych czynnościach właśnie wspomniałem. Gra między innymi na butlach gazowych i czajniku, ale to jest takie, mówię o tym dlatego, że to jest takie spektakularne powiedzenie. Natomiast chodzi o to, że to młody człowiek, który jest muzykiem i który w pewnym momencie swojego życia zainteresował się instrumentami etnicznymi. I to takimi najdziwniejszymi, jakie istnieją. Ma dosyć pokaźną kolekcję tych instrumentów w domu i z wszystkich korzysta. Tak, tak. To znaczy są też takie instrumenty, które gdzieś czekają na swoją kolej. Niektóre instrumenty są dla mnie, mogę określić, proste. Biorę je do ręki i właściwie po godzinie już potrafię proste rzeczy zagrać, już go czuję. Natomiast są instrumenty, które wymagają nauczenia się konkretnej techniki. Na przykład nigdy wcześniej nie grałem na instrumentach smyczkowych, które mają tak zwaną podstrunnicę bez progów, czyli trzeba tam dokładnie palcem trafić w miejsce, gdzie przycisnąć te struny. I na przykład teraz uczę się na jednym z takich instrumentów grać i to nie jest tak, że już go wezmę i zagram. Trochę mi to zajmie. Ale z większości instrumentów cały czas korzystam i wykorzystuję właśnie w solowym projekcie Tetno, ale też w zespołach. Ale to jest też tak, że odnajdujesz te instrumenty, bo nie wiesz, jaki będzie efekt, kiedy masz ten instrument przed sobą, bo on jest, jak wspomnieliśmy, dziwny. Zdobyłeś go gdzieś tam w Polsce albo za granicą, tak. I teraz próbujesz wydobyć z niego dźwięki. Powiedz mi, czy zdarzyło się tak, że wydostały się z tego instrumentu za pomocą twoich sił takie dźwięki, że byłeś albo przerażony, albo wystraszony, albo zachwycony? Nie, wystraszony nie. Zazwyczaj jest zachwyt. Jeśli mi coś nie wychodzi, no to po prostu na pewno zawsze pojawia się jakieś zniechęcenie na początku, nie? I tutaj chwilę się na tym zatrzymam. Dawniej właśnie, jak byłem młodszy, to jak coś brałem do ręki jakiś instrument, czy coś zaczynałem nowego robić i mi nie wychodziło, to zniechęcenie powodowało odrzucenie. Na szczęście coś tam w mojej głowie się poprzestawiało, jakiś kroczek ku dojrzałości, że zrozumiałem, że jeśli coś mi nie wychodzi, to po prostu muszę to ćwiczyć. No więc jeśli się pojawia to zniechęcenie, ono jest również motywujące. Natomiast zazwyczaj jest zachwyt tym dźwiękiem, nie? Bo często jest tak, że jak mam jakiś nowy instrument, to dosłownie tak hipnotycznie przez godzinę potrafię na nim grać, wsłuchując się w te dźwięki, grając jakieś proste rzeczy, nie? Więc wręcz tak medytując trochę. Ale ja ci świadomie o to zapytałem, dlatego że czytałem kiedyś, że są takie instrumenty, na przykład w Ameryce Południowej czy Afryce, które posługują się takimi dźwiękami, wydzielają z siebie takie dźwięki, które człowieka aż przerażają, prawda? Które są zaskakujące, zatrważające. Z tym przerażeniem to u mnie będzie ciężko je uzyskać, bo chodzi o to, że obcuję z tak różnymi stylistykami muzycznymi, tam gdzieś wcześniej wspomniałem o muzyce metalowej, ona cały czas w moim życiu jest i ja naprawdę jestem otwarty na bardzo eksperymentalne dźwięki, nie? I to często jest tak, że coś, co na przykład moja żona aż zęby zaciska i mówi przestań, to mi się podoba i ja chciałbym jeszcze tego więcej posłuchać, nie? Natomiast na pewno są instrumenty, które potrafią koić albo potrafią przerazić, nie? To na pewno i człowiek tutaj, wyobraźnia człowieka jest nieograniczona. I na tym polega ten zachwyt. Nawet jeśli miałyby przerazić, to tak, coś tak, wyjątkowego, tak, prawda? Tak, tak. Dobrze, strach to też jakiś rodzaj emocji, który może być potrzebny, nie? Nawet w muzyce. Dokładnie. Zaczynamy nasze testowanie. To ja bym proponował, żebyśmy zaczęli od tej słynnej butli gazowej. To znaczy, ona jest troszkę przerobiona. Tak, prawda? To żeby było jasne, to nie jest tak, że po prostu wzięta butla. Po pierwsze jest z niej wypuszczony gaz, to najważniejsze. Po drugie ona jest w odpowiedni sposób ponacinana. Tak w skrócie tylko powiem, ma takie wycięte języczki w kształcie prostokątów. W zależności od tego, jak długi jest taki języczek, to dźwięk jest wyższy lub niższy, a brzmi to tak.
No właśnie. Siedzimy sobie bardzo często gdzieś tam przed namiotem i grillujemy przy użyciu butli gazowej, a nigdy nie wpadamy na taki pomysł, żeby na tej butli zagrać. I w ogóle komu by do głowy przyszło, że takie dźwięki... Komuś przyszło i to jest dość współczesna sprawa właśnie. Takiego metalu można wydobywać. Ale przyznasz, że trzeba mieć duże doświadczenie, aby ponacinać na przykład taką butlę w taki sposób, żeby te dźwięki były wydawane. Od razu chcę wyjaśnić, ja tej butli nie wyprodukowałem. Już nie chcę tak, żeby to wyglądało, że jeszcze wszystko wyprodukowałem. Ta butla została dla mnie zrobiona. Natomiast wiem, jak takie butle zrobić, ale wiem to dzięki mojemu koledze Marcinowi Grodzkiemu, którego pozdrawiam. To dzięki niemu na przykład wiem, jak takie instrumenty działają i często on też dla mnie różne instrumenty wykonuje. Ale taki instrument, no, mając narzędzia odpowiednie do obróbki metalu, jeśli ktoś jest i mechanikiem, i ma słuch muzyczny, to może zrobić. I wcale nie oznacza, że jak butla bez gazu, to jest tańsze. Ta jest zdecydowanie droższa. Ta bez gazu z nacięciami jest droższa o wiele niż butla na pewno. Kolejny instrument. Dobra, no to może drumla. Bardzo proszę. Czyli instrument, który... Są dwie teorie, jedną z nich zapamiętałem, jest taka, że jest tak stary, że nie wiadomo skąd dokładnie pochodzi i właśnie tak jak wcześniej wspomniałem o instrumencie, który jest datowany na 8000 lat wstecz, to właśnie drumla. Drumle. Ty mnie jeszcze szybciutko pokażę. Tak. Że drumle mogą brzmieć bardzo różnie też w zależności od rozmiaru. Nie wiemy w zasadzie skąd pochodzi ten instrument. Ja przynajmniej nie wiem. Ale wiemy, jak się znalazł u Tomasza Drostka. Tak, te drumle akurat trafiły do mnie z Węgier. Konkretnie są robione przez Zoltana Szilágya, czyli człowieka, który mimo, że jest Węgrem, jest znany w całym środowisku drumlowym na całym świecie i ludzie z bardzo odległych krajów przyjeżdżają do niego na Węgry kupować te drumle. Ja powinienem teraz popisać się wiedzą i powiedzieć, z czego teraz skorzystasz, ale może zapytam tak, co tam leży? Dobra, to jest jeszcze flet nosowy. Niestety nie możemy tego pokazać, ale jest to bardzo dziwny instrument, jest kawałeczek drewna z dwoma otworami i w nazwie to słowo nosowy nie jest przypadkiem. Grać na tym instrumencie nosem. Ty zobaczysz, a wszyscy usłyszą, ja proszę mi uwierzyć, że naprawdę gram. Proszę sobie wyobrazić, jak to wygląda. Nosa, ale również też trochę buzi. Tak to zabrzmiało. No, ja z zaciekawieniem olbrzymim, nie wiem jak państwo, słucham tego. Jestem w tej lepszej sytuacji, że jeszcze mogę oglądać Tomasza, który tutaj na żywo gra dla państwa. Co jeszcze mamy? No to mamy jeszcze kalimbę, czyli instrument wywodzący się z Afryki. Ta wersja, którą mam tutaj, to taka już troszkę zaawansowana, zrobiona w Polsce, ale wzorowana na afrykańskiej z egzotycznego drewna. W skrócie, drewniane pudełeczko z przyczepionymi blaszkami różnej długości. I jeszcze na tych blaszkach są takie metalowe kółeczka, które brzęczą. Razem daje to taki efekt. Chciałoby się bisować. I co jeszcze? To używany jako instrument perkusyjny, bardzo prosty, nic skomplikowanego. Dzwoneczki, ważne, że polskie, góralskie, spod Głubałówki. Bardzo je lubię. Właśnie wykonane w bardzo prymitywny sposób i to jest w nich fajne. To nie są pięknie wystrojone dzwoneczki. Ale to można rozpoznać, co to jest. Już, tak, można rozpoznać. A właśnie bardzo mi się podoba to w nich, że są zrobione w taki surowy sposób, widać, że najprostszymi metodami i bardzo lubię ich brzmienie. Jest jeszcze podróżne didgeridoo. Didgeridoo to taki instrument wywodzący się z Australii. Zazwyczaj to jest długa, metrowa, dwumetrowa, trzymetrowa rura. A tutaj jest wersja współczesna. Ona brzmi troszkę ciszej, ale no, jest niewielka. Dosłownie można ją wziąć do kieszeni, dużej kieszeni płaszcza na przykład. A brzmi tak. To
To są właśnie te dźwięki zatrważające, o których wspominaliśmy kilka minut temu. I to wszystko, tak? I jeszcze tak ostatni, całkowicie mój najnowszy nabytek. Prezent od mojego przyjaciela Wojtka Okaryna. To już tak króciutko tylko. Szkoda. Tomaszu, jeszcze mam kilka pytań takich związanych z twoją twórczością, bo wspomnieliśmy, że współpracujesz z Teatrem Mumio, tak, że współpraca się dobrze rozwija, że jesteś perkusistą zespołu Makabunda, to już wyjaśnialiśmy wielokrotnie, że udzielasz lekcji, tego nie powiedzieliśmy. Tak, w tym momencie głównie są to warsztaty, które prowadzę. Te warsztaty mogą być typowo techniczne, to znaczy na przykład warsztaty związane z nauką techniki gry na instrumentach perkusyjnych, zazwyczaj dżembe, ale bardzo często to są warsztaty, na które przychodzą ludzie, którzy nie umieją grać, którzy się boją grać, którzy mówią, że nie mają poczucia rytmu. I bardzo często okazuje się, że odnajdują w sobie to poczucie rytmu, mniejsze lub większe, ale zaczynają wierzyć w swoje siły. Ja też w ogóle uważam, że nic nowego nie odkrywam, mówiąc, że muzyka ma wymiar terapeutyczny i to naprawdę na wielu płaszczyznach. Po pierwsze potrafi koić, relaksować, a po drugie, czego sam doświadczyłem i czym próbuję się dzielić z ludźmi, potrafi leczyć z kompleksów i naprawdę motywować. Czytałem gdzieś właśnie, że też współpracowałeś z ludźmi niepełnosprawnymi. Tak, tak. Prowadziłem kilkakrotnie warsztaty dla osób niepełnosprawnych, ogólnie dla naprawdę różnych grup wiekowych. Prowadziłem też warsztaty na przykład dla osadzonych w areszcie śledczym i naprawdę za każdym razem widziałem inny jakiś tam aspekt taki motywacyjny, terapeutyczny, relaksacyjny, który wynikał z kontaktu z instrumentami, gdzie wcale ci ludzie nie musieli umieć grać. Także na takie warsztaty do mnie można w różnych miejscach, gdzie się tam one odbywają, można przyjść. No i coś dla siebie wynieść. Tak, wystarczy wygooglować sobie imię i nazwisko Tomasz Drozdak i na pewno jakieś kontakty pojawią się. Można też to tam wejść na moją stronę. Czy bardzo, mogę? Bardzo proszę. Pewnie. To jest bardzo prosty adres strony. Wystarczy zapamiętać moje imię i nazwisko pisane razem Tomasz Drozdak, później postawić kropeczkę i dopisać info. tomaszdrozdak.info. I tam jak się wejdzie na stronę, dobrze się poczyta, to się wszystko, naprawdę wszystko można o mnie dowiedzieć, bo wszystkie rzeczy tam się w różnych miejscach znajdują. Teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o projekcie, czyli o tej najnowszej rzeczy, Tetno. Najnowszym dziele, projekt Tetno. Cóż to takiego i kiedy będziemy świadkami efektu finalnego? Tetno, czyli projekt, który tak naprawdę dojrzewał w mojej głowie prawie 10 lat. Gdzieś był, miałem pomysł na granie całkowicie samemu, ale na różnych instrumentach. Pomysł taki bardzo na boku, troszkę zaniedbany, ale cały czas w mojej głowie był. Nagle okazało się, że po prostu miałem możliwość zdobycia większej ilości instrumentów. Dowiedziałem się technicznie o takim urządzeniu muzycznym, które się nazywa looper, czyli zapętlacz, mówiąc dosłownie po polsku, czyli urządzenie, które pozwala w czasie rzeczywistym nagrać frazę, później ją zapętlić i odtwarzać. Mówiąc w skrócie, daje mi to możliwość grania na kilku instrumentach naraz, znaczy nie w jednym momencie, ale połączenia ich w utworze, który tworzę na żywo przy widzach. I tutaj właśnie robię to, o czym wcześniej wspominałem, czyli bardzo często łączę brzmienia instrumentów dawnych, etnicznych, czasem archaicznych, nawet właśnie z elektroniką. I w tym momencie jestem na etapie nagrywania płyty solowej, a nagrywam ją dzięki projektowi crowdfundingowemu, czyli takiemu przedsięwzięciu, w którym pokazałem w internecie ludziom, co chcę zrobić i zaprosiłem ich do kupna mojej płyty z góry, czyli 176 osób zdecydowało się kupić płytę, której jeszcze nie ma, zaufało mi, zobaczyło, że to, co robię, może im się podobać i za te pieniądze, które mam. Czyli taka płatność z góry. Tak, tak, na tym polega właśnie crowdfunding, płatność z góry i teraz tę płytę nagrywam i ta płyta do wszystkich, którzy zakupili, trafi. Czy troszeczkę od drugiej strony, ale to jest takie też fajne lustro społecznościowe, pokazujące, że to, co robię, może się podobać. Ale nie, czy ta płyta już jest, czy jeszcze nie ma? Tej płyty jeszcze nie ma, ona powstaje. Ta płyta powstanie dość szybko, ponieważ ja ją nagrywam na żywo. To nie jest płyta studyjna, tylko ponieważ mój projekt Tetno polega na tym, że to jest pewnego rodzaju taki trochę, w cudzysłowie mówiąc, spektakl muzyczny. Ja jestem otoczony instrumentami i te instrumenty same w sobie już wyglądają bardzo dziwnie. Później zaczynam ich używać, nagrywam i dlatego właśnie chcę nagrać płytę DVD. Nie? I to będzie tak naprawdę taki mój solowy koncert uwieczniony na DVD.
Oczywiście w warunkach takich profesjonalnych. No to ja mam taką prośbę, gdy ta płyta powstanie, to bardzo proszę, Ligonia 29. Oczywiście. Tutaj nasze studio radiowe będzie czekać w sobotnie popołudnie, byśmy znów mogli porozmawiać już o tym efekcie finalnym, czyli o całym projekcie Tetno. Chciałem ci jeszcze o to na zakończenie chyba już naszej rozmowy zapytać, jak się tworzy na Śląsku, bo ty jesteś, można by powiedzieć, jedną nogą tutaj, a jedną we wszystkich innych miastach kraju, a nawet poza granicami. Kiedyś byłem bardzo przywiązany do miasta, z którego pochodzę, do Radomska. Nie wyobrażałem sobie, że kiedyś będę się mógł wyprowadzić. Wyprowadziłem się i okazało się, że w tym momencie nie przywiązuję się do żadnego miejsca. Naprawdę jestem gotowy w każdej chwili spakować walizki. I jesteśmy z moją żoną i córką gotowi w każdej chwili spakować walizki i jechać w inne miejsce. Aczkolwiek nie ukrywam, że jest nam bardzo dobrze na Śląsku i raczej ze Śląska się już nie ruszymy. Tworzy się wszędzie dobrze. Gdzie są dobrzy ludzie, tak. To jest troszkę też coś takiego, że nauczyłem się robić pewnego rodzaju taki swój świat wokół siebie. I tak naprawdę gdziekolwiek teraz już razem z rodziną moją, gdziekolwiek się nie znajdziemy, to tworzymy taką swoją małą enklawę, taki świat wokół siebie. Wizualnie też to troszkę widać poprzez rzeczy, które ze sobą wozimy, na przykład łóżeczko przewoźne dla naszej prawie półtora miesięcznej Klary i kilkanaście instrumentów. Nie? I przyjeżdżamy gdzieś, rozkładamy, od razu widać, o co chodzi, nie? Że to jest właśnie ten nasz świat. Ale na pewno też jest ważny efekt dużego miasta. To jest już reguła. W większym mieście jest więcej możliwości, więcej się dzieje. No i to samo odczuwam w Katowicach. Dlatego pewne rzeczy na pewno jest mi łatwiej zrobić w Katowicach niż w mniejszym mieście. Kiedy i gdzie można posłuchać Tomasza Drostka? Najbliższe będą koncerty z Makabundą i z zespołem jeszcze, którego nie wspomnieliśmy. Teraz padnie ta nazwa, Kalo Kagatos. Najbliższy będzie koncert z Makabundą za tydzień w Radiu Łódź. Zapraszam. Później będą, nie pamiętam wszystkich dat, ale właśnie kilka koncertów z Makabundą, kilka z Kalo Kagatos, a w tym momencie, jeśli chodzi o Tetno, skupiam się na nagraniu płyty. Pierwszy koncert zapowiada się w marcu. To będzie jakby koncert właśnie połączony też, pierwszy premierowy koncert związany z promocją tej mojej solowej płyty. To my na bieżąco będziemy Państwa, naszych słuchaczy, informować. Na zakończenie tej naszej rozmowy, jakże ciekawej, chciałbym, żebyś wybrał specjalnie dla naszych słuchaczy jeden z instrumentów, które przyniosłeś tutaj ze sobą i tak na pożegnanie zagrał coś wyjątkowego. Każdy już zaprezentowałem, więc może ja wrócę do butli. Właśnie, wiedziałem. Wiedziałem i nie ukrywam, że na to liczyłem. Dziękuję bardzo, to było na zakończenie, ale także po to, by zachęcić Państwa do zainteresowania się projektem Tomasza Drostka, który był dziś w to sobotnie popołudnie moim i Państwa gościem, perkusjonalista, członek kilku projektów i zespołów muzycznych, animator społeczny, kulturalny, trener, pedagog, wykwalifikowany anglista, lider społeczny. No, sporo informacji ostatnio w prasie pojawiło się, dlatego mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej, także na falach radiowych. No i tak jak mówiłem, zapraszam niebawem z nową płytą. Dziękuję bardzo za zaproszenie do radia. Pozdrawiam wszystkich, życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy.